sobotę 20 maja rozpoczną się prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Wodnej i Mieszka. W zakresie poprawy bezpieczeństwa zostanie wykonane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z segregacją ruchu kołowego. Na każdym z wlotów będzie przejście dla pieszych. Skrzyżowanie będzie doświetlone nowym oświetleniem drogowym. Pojawi się również nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zagospodarowania terenu na ulicy Mieszka zostaną wykonane dwie zatoki autobusowe. Na całym obszarze drogi objętej przebudową wymieniona zostanie jej konstrukcja. Przed samymi robotami drogowymi wykonane zostaną również prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej w postaci sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, kanalizacji odwadniającej drogę oraz kolektorem deszczowym. W tej części miasta wprowadzone zostaną zmiany polegające na wyznaczeniu tras objazdowych, czyli od strony osiedla Zarzecze w stronę centrum miasta przejazd wyznaczony zostanie dwiema drogami, czyli po pierwsze przez ulicę Przemysłową do ulicy Szarych Szeregów Esperantystów, ulicą Łączną do Wrocławskiej i druga opcja przez ulicę Kliczkowską, Żelaznym Mostem do ulicy Wrocławskiej. Od strony centrum miasta, czyli z ulicy Wrocławskiej, wykorzystane zostaną te same trasy, tylko oczywiście w przeciwnym kierunku. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, o zwracanie uwagi na oznakowania, a wcześniej prosimy o zapoznanie się z mapami objazdów. W celu ułatwienia przejazdu komunikacji miejskiej zmieniony zostanie przebieg drogi głównej, polegający na tym, że pierwszeństwo uzyska przejazd na kierunku z ulicy Kopernika w stronę Kliczkowskiej. Dodatkowo na ulicy Kliczkowskiej wyznaczone zostaną tymczasowe przystanki autobusowe zastępujące te z ulicy Kopernika. Więcej na tvts.pl.